Mingu, powiem wam szczerze, że tutaj sobie przeglądałem tę ideę. Mingi jest ogólnie cienki, jeżeli o to idzie. Jest bardzo takich fajnych idei, które by mi się podobały. Fort Maintenance. I wiecie, nie jestem fanem fortów, ale myślę, że tutaj strategia wojny, którą tam omawiałem przy zakładce militarnej, będzie trochę oparta na tych fortach. Idea cost jak najbardziej na proście, na propsie improve relation. Dla Mingu to średnio przydatne, powiem szczerze. Dobra, i znowu mamy Fort Defense, Garnison Size. Niech będzie. No ale to zrozumiałe, Ming musi mieć dobrze prosperujące forty, bo w końcu mają gdzieś ten wielki mur. Szkoda, że go nie widać na tej mapie. Myślę, że to byłoby fajne. Mamy dodatkową dyscyplinę, Stability Cost Modifier, to akurat nam się przyda, zwłaszcza z mechaniką mandatu. Production Efficiency dla Mingu bardzo mocny bonus, tylko troszkę, że 10%. Trade Efficiency również 10%, też dla Mingu bardzo fajny bonus. National Tax Modifier dla Mingu też również bardzo fajny bonus, plus 10%. No i Land Leader Fire plus 1. O dziwo dla Mingu nie za dobry, bo jeżeli przejrzycie jednostki sobie z typu Chinese, to tam Fire jest dość niski. Niestety. No i to się nam za dobrze nie będzie spisywało. No, teraz przejdźmy sobie do omówienia polityk, znaczy idei i polityk, jakie bym tutaj sobie brał dla Mingu. Jeżeli idzie o World Conquest, no to standardowo mój build na World Conquesta, czyli influence administracyjne. I co ja tam zawsze mówię? Potem chyba mówię quantity ideas, dyplomatyczne również się tym przydają i ekonomiczne, tak? Ale dla Mingu są parę za to takich idei, które by nam się tutaj fajnie spisały. Jeżeli idzie o kolonizację, myślę, że taką budowanie imby w kraju. Może World Conquest na tym się nie zrobi, ale będzie się grało przyjemniej Mingiem. I to taki build, który za chwilę wam tutaj pokażę. A mianowicie, pierwszą parą, którą bym sobie brał, to ekonomiczne idee, które ogólnie będą bardzo mocne dla Mingu, tak? Ja tutaj widzicie bonus, kolejny bonus National, Construction Cost kolejny raz zwiększony, przez to na przykład tutaj wraz z tym bonusem macie aż 20% zmniejszone koszty budowania budynków, fortów i tak dalej. Redukcja inflacji, zmniejszone koszty tam pożyczek, autonomia zmniejszona. To dla Mingu jest akurat słabe przez większość części gry, ale po 1600 wam się przyda. Zmniejszone koszty utrzymania armii. No i production efficiency znowu 10%, jest to bardzo mocne. No i dodatkowo development cost minus 20% na naszych prowincjach. I jest to bardzo mocne, tym bardziej, że będziemy boostowali te prowincje, więc zawsze sobie troszeczkę więcej zboostujemy, wydając tyle samo punktów administracyjnych, tak? Żeby przeskoczyć na te kolejne poziomy w renesansie i tak dalej, i tak dalej. Więc to powinno nam dość fajnie działać, bo będziemy mieli tych kilka momentów, które będę omawiał dokładnie w zakładce technologicznej, w których będziemy musieli zboostować jedną prowincję i to tak bardzo. A dzięki idei ekonomicznej zboostujemy ją jeszcze bardziej. Do pary bardzo dobrze dla Mingu będzie działało quantity. Tak? I w ogóle dla quantity to tutaj. I dla Mingu budując wielkie chińskie armie miliardowe. Również nam się to jak najbardziej przyda. Tutaj jest polityka, którą wam pokażę tutaj na przykładzie strony. Tak samo L4 Wiki Policy jest. Tu jest bardzo fajnie to wszystko połączone. Tutaj macie ekonomiczną. I zobaczcie, że do współpracy z Quantity Ideas znowu dostajecie zmniejszony koszt developmentu o 10% i Land Leader Force Limit o kolejne 10%. Działa to, będzie to bardzo fajnie działało ogólnie. Dla Mingu, tak? W ogóle przeglądając sobie te wszystkie, planując wasze rozgrywki, bardzo polecam tą zakładkę. Ja przeglądam to za każdym razem, nawet po kilkanaście razy, planując ideę dla moich krajów. Ta zakładka jest po prostu dla mnie bezcenna i to jest w zasadzie jedyna ze stron U4 Wiki, do której wracam praktycznie codziennie, żeby to przeglądać, bo nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich modyfikatorów. Ale z nich wszystko łatwo nam tutaj wynika, co z czym normalnie tutaj pracuję, więc bardzo ją wam polecam. Dobra, kolejny zestaw idei, które fajnie by działały dla Mingu, to humanizm, tak, który ogólnie bardzo fajnie by działał dla Mingu. Raz, że religious unity, national unrest dodatkowo nam zmniejsza, tolerancja heretyków jest zmniejszona, dzięki czemu tutaj wchodzimy wtedy już na, heretical, tu już wchodzimy wtedy na powyżej trzech, więc będziemy mieli heretyckie religie akceptowalnie totalnie w naszym kraju, nie będziemy musieli ich nawracać.
Przejdźmy jeszcze raz do tego humanizmu. No potem mamy lata separatyzmu, dodatkowe kultury, improve relations, kolejne 30% do naszego kraju, no i tolerancja według do inowierców, no ale to nas niestety przenosi na plus 1. No, trzeba byłoby mieć jeszcze skądś jeszcze 2 punkty, nie wiem, może gdzieś się pojawiłyby jeszcze w grze jakoś kolejny 1 lub 2 punkty, żeby to zwiększyć, tą tolerancję, i wtedy byśmy nie musieli w ogóle już nic nawracać w naszym kraju. Bo żeby nic nie nawracać, to pamiętać, że musimy mieć zielone 3. Tutaj. Nie musi być zielone 3, to już zresztą nieraz pokazywałem na niejednej serii, więc wiem, że mam rację. Humanizm i do pary z eksploracjonizmem, czyli z tą ideą, którą i tak by wypadało wam brać jako pierwszą, moim zdaniem. Czyli kolonie, tak, wszystko do kolonii i możemy też wtedy robić claimy zamorskie na te terytoria zamorskie, tam szybko stworzyć te kolonie, tak? Dobra, teraz zobaczmy sobie, jak to działa z politykami. Dobra, humanizm jest tutaj, a eksploracja jest tutaj. A, po to mi to fajnie działa, że mamy colonial growth zwiększony, tak? Do tego też fajnie by tu expansionizm nam działał, zobaczcie sobie, też mamy kolejne punkty do colonial growth. No i byśmy mieli tych hatenessów, czyli to są... O, to mamy tutaj plus 1 akurat. Czyli gdzieś jeszcze jeden punkt by trzeba było znaleźć. Gdzieś widzicie taką gwiazdkę? Wiecie, że tego nie zauważyłem? Przeglądając tę ideę, to jest po prostu piękne u mnie. No a jeżeli gdzieś to jeszcze by było, jeszcze jedna tolerancja zwiększona. To są heretycy. To jeszcze by można było uczynić z Migu totalnie tolerancyjny kraj i wtedy nie przejmować się w ogóle nawracaniem. O dziwo też bardzo fajnie dla Migu by działały religijne idee. W połączeniu zwłaszcza chyba z eksploracyjnymi, nie. A, tutaj patrzyłem. Z quantity. Tak, quantity. I z quality. Mamy wtedy plus 15% do morali. Też bardzo fajnie to by nam działało. Defensive. No, też mamy te koszty maintenance'a, ale to na innowacyjnych znowu. Innowacyjne zresztą też fajnie by działało, ale z niczym tam do pary. No, ale to są te główne idee, które według mnie dobrze będą działały dla Mingo. Oczywiście można tutaj wprowadzić jeszcze parę innych zmian, parę innych ciekawostek. Quality też jest również... Zresztą Ming będzie potrzebował przynajmniej, żeby tak toczyć na równi te walki, nie przegrywając, to myślę, że przynajmniej dwóch wojskowych idei na pewno by potrzebował, a znowu nie będzie to... A wojskowych się raczej unika przy podbojach świata, tak? Pamiętajcie o tym. Najczęściej się bierze tylko tą. Przy podbojach świata albo ofensywną, żeby mieć szybsze siege. I to w zasadzie tyle. No, defensywne same w sobie są bardzo słabe, tak? Nie lubię defensywnych. Jasne, jest te 15% morali. Attrition dla naszych wrogów, zmniejszony attrition, to jest kolejne zmniejszenie utrzymania fortów. I może być, ja nigdy się do nich nie przekonałem, do tych defensywnych, tak? Nigdy nie lubiłem za bardzo morali w mojej armii. Ja bardziej stawiam na dyscyplinę i zadawanie strat moim wrogom, niż na wyniszczeniu ich morale. Ale też wiemy, że morale też się dobrze potrafi nam spisywać. Defensywne można byłoby wziąć, ale to myślę, że trzeba byłoby coś pobawić się tym Mingiem. Nie wiem, ja nie próbowałem takiego buildu nigdy dla Mingu z defensywnymi ideami, ale może by to jakoś fajnie działało. Tym bardziej, że jednak większość wojen teraz jest takich na poły defensywne, tak? Bo wpuszczacie wroga na odpowiednie tereny i wtedy go dopiero atakujecie i w sumie Mingiem będziecie tak robili. Więc może też te defensywne będą tutaj dla nich fajnie działały. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje tutaj propozycje, sugestie, no wpiszcie je w komentarzach. Na pewno osoby, które będą czytały, no, które będą chciały uzupełnić swoją wiedzę po obejrzeniu tego filmiku, będą czytały wasze komentarze, zawsze się do nich odniosą. A mówię, no to co obecnie się znajduje w internetach, to jest po prostu bardzo przestarzała wiedza, a wiem, że mam mnóstwo u siebie doświadczonych graczy z Europy Universalis 4. Ja po prostu nie jestem w stanie przewidzieć każdej możliwej każdego możliwego połączenia idei, które by fajnie działały dla Mingu, to po prostu te, które ja uważam, że może, że to fajnie działać, warto jest wziąć je, to już wymieniłem. No i liczę też na waszą pomoc tutaj. No i do zobaczenia dalej.